U naszych sąsiadów wykryto wariant Delta na Ukrainie. 2 zakażonych. Na Ukrainie potwierdzono, że 2 osoby są zakażone wariantem Delta koronawirusa. Jak zaznacza szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony RBNIO, na Ukrainie brakuje testów wykrywających ten wariant. Oleksij Daniłow powiedział w jednej z telewizji, że zakażenie Deltą potwierdzono u 66-letniej kobiety i 16-latka, którzy niedawno wrócili z Rosji, pisze w środę Interfax Ukraina. Oboje są w szpitalu, a ich stan lekarze oceniają jako stabilny. Mamy 4 laboratoria, które mogą wykrywać nowy wariant, 2 prywatne i 2 państwowe. To czego nie ma, to testów, które wykrywają indyjski wariant. Zwróciliśmy się do WHO, przekazał Daniłow. Sekretarz RBNIO nie wykluczył całkowitego zamknięcia ruchu z niektórymi krajami w związku z szerzeniem się wariantu Delta. We wtorek szef Parlamentarnej Komisji do Spraw Zdrowia Michał Raducki napisał, że istnieje ryzyko, iż fala zakażeń Deltą dotrze wkrótce na Ukrainę. Przekazał też, że obecnie na Ukrainie nie ma technicznej możliwości, by samodzielnie wykrywać wariant Delta. Niedawno Ministerstwo Ochrony Zdrowia wysłało do londyńskiego laboratorium 500 próbek z różnych regionów, poinformował. Oczekiwane są też od WHO nowe testy, które od razu mogą wykrywać ten wariant koronawirusa.